Okej, okay, i hop! O ziom, nie mogę z tego. Patrz jak ta furka Deora 2 2000 Hot Wheels. Zobaczcie jak wygląda na miniaturce. Jak jakaś ryba albo coś takiego, ziombel. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 Hot Wheels. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą karierę, a bardziej moją karierę, bo wy swoją już niedługo będziecie mogli sobie również zacząć. Ty, ja mam teraz dwa Bone Shakery i żadnego Bone Shakera Monstera, dlaczego? Nie wiem kiedy oni dodadzą tego Monstera. Wiecie co, odkryłem, że ten Tachyon Speed to jest totalny sztos. Ej, ten samochód to jest coś innego. Czy w ogóle słyszycie? To jest elektryk, nie? Ja go sobie przetunigowałem. On jest w klasie A teraz, to jest w ogóle dziwne, nie? Jak się ścigam w wyścigach, to na tablicy końcowej pokazuje się, że jeżdżę z samochodami w klasie tam A, ale w rzeczywistości ścigam się z jakimiś Pagani, Zonda R, jakieś Aventadory J, takie samochody, których nie da się zdegradować do klasy A, no nie? Zwyczajnie. Te boty tutaj oszukują generalnie i mimo, że mam ten samochód w klasie A, to ścigam się w klasie S1, tak czy inaczej. Czujecie to? Serio. I ciężko jest wygrać, musiałem sobie poziom niżej ustawić. Zrobiłem sobie już wszystkie wyścigi, my dzisiaj będziemy zdobywać sobie balony i będziemy sobie robić jeszcze inne poboczne, bardzo ciekawe rzeczy, ale o tym za chwilę. No i jeszcze są strefy driftu, zobaczcie tutaj, strefy driftu zostawię sobie już na moment, kiedy podłączę kierownicę i będziemy śmigać na kierce. Jestem bardzo ciekawy, jak się będzie driftowało po tych, wiesz, pokręconych tutaj torach, a tak na marginesie teraz jesteśmy na strefie driftowej. Nawet coś tym samochodem nadriftowałem. Mogę wam zresztą pokazać, jak wygląda jeden wyścig z tym samochodem. O, tutaj mamy bardzo ciekawy. To są co prawda okrążenia, ale pokażę wam jedno okrążenie, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, jakie się tu prędkości osiąga. Jak to wszystko jest super dynamiczne. Mimo, że na liczniku masz jakieś 270 km na godzinę, to masz wrażenie, jakby zaraz ta gra miała ci wyskoczyć z tego ekranu. Wrażenia są niesamowite, serio. O, i zwróćcie uwagę, jakie samochody się ze mną tu ścigają. Bugatti, Aventador, tam jakieś Ferrari kartkorowe, tak? I te wszystkie samochody są niby w klasie A, ale tak naprawdę one nie mogą być zdegradowane do klasy A. To gra oszukuje, no! Patrzcie, tu jesteśmy na tej wodzie. Jest cicho, nie? Kurde, ten samochód praktycznie nie ma dźwięku. Ale zobacz, zobacz co się dzieje. Zobacz, jakie tu prędkości. Ale jedziemy tylko 300 na godzinę, no nie? Zobaczcie na licznik. Patrz. To jest ekstra, naprawdę. Jadę sobie ten wyścig i myślę, Jezu, jak moi widzowie to zniosą takie prędkości. To jest mapa specjalnie przygotowana dla ziomeczków, którzy lubią sobie wszystkie samochody robić pod prędkości 400 km na godzinę, bo tutaj praktycznie wcale się nie zwalnia. Niektóre tory, które do tej pory przejechałem, są takie, że faktycznie wyskakujemy z tych torów i jedziemy sobie offroadami, jakimiś tam drogami poza tą jakby mapą główną, poza tymi takimi rampkami, nie rampkami. I to jest bardzo fajne, tak? Bo nie tylko jesteśmy zamknięci na tych takich drogach, jak to było w Forza Horizon 3 w dodatku Hot Wheels, tylko też robimy sobie, jedziemy sobie gdzieś tam indziej troszeczkę pozwiedzać. Myślę, że mega, mega fajna sprawa. Jak już zdążyliście zwrócić uwagę na to, to też tabliczki niektóre, które są tutaj do zdobycia, też są poza tymi trasami. Ich normalnie na trasie nawet, powiem ci, że nie spotkasz, nie? Trzeba szukać ich w jakichś specjalnych miejscach. One nie są jakoś tam mega przydatne do tego, żeby je znaleźć, ale wiesz, no są. No i jeszcze kwestia dwóch domów, które możemy sobie tutaj kupić. No tego też jestem mega ciekawy, jak będą te domy wyglądały, gdzie one będą. Ja bym chciał mieć domek na drzewie, jednym z tych drzew, ale tam nie ma żadnego dojazdu. No i chyba na tym etapie gry nie mam jeszcze zbudowanych wszystkich torów, ale nie dam sobie głowy urwać. Mam wrażenie, że co każdy poziom coś tutaj się dobudowuje. Ale może mogę się mylić, bo nie zwracałem na to jakoś specjalnie uwagi. I zobaczcie, i mamy okrążenie, tak? I zobaczcie, jakie tutaj prędkości są hardkorowe. A to jest dopiero samochód w klasie A. A co będzie, jak będzie samochód w klasie X na przykład, nie? Który będzie na każdej prostej osiągał 400 km na godzinę. A tu jeszcze mamy dodatkowo co chwilę jakieś dopalacze. Człowieku! Tu mamy coś ciekawego, zrobimy sobie razem strefę pomiarową w klasie A.
Czy musimy mieć tu konkretny samochód? Chyba nie. Wystarczy mieć po prostu klasę A. Patrzcie, tego toru jeszcze tutaj nie zwiedziłem. Także może co, akurat się z tej strony rozpędzimy. Zaznaczę sobie tylko, w którą stronę trzeba jechać mniej więcej. I chodźmy sobie tutaj. Okej, świetnie się jeździ po tych torach. Mam wrażenie, że to ulepszenie generalnie przyczepności samochodów w Forza Horizon sprzyja temu dodatkowi, bo w trójce samochody były zbyt pływające, w czwórce trochę pływały, a tutaj już się zrobiły takie bardziej przyczepne. Mega. Dobra, jedziemy sobie i teraz musimy tą strefę pomiarową na ileś tam zaliczyć. Wiecie co, nie boję się o to specjalnie, bo mamy tego Tachyona, on jest super. On tak, niezbyt dobrze rusza przy tej konfiguracji, którą ja mam, ale już tak powyżej 150-170 km na godzinę to przyspieszenie jest kozackie i te 390 km na godzinę spokojnie. Pyk, pyk. Ile tu mamy osiągnąć? Nawet nie wiem. Ale myślę, że zmieszczę się w tym limicie, zobacz. Joki, ten samochód doskonale do tego pasuje. Jak jedziesz nim, to masz wrażenie, że jedziesz taką strzałą, albo jakąś rakietą, czy czymś takim, nie? Rakietą taką bezgłośną. Patrzcie, bardzo ciekawie wyglądają te bagna. Chodźmy może sobie tutaj. Zresztą, będziemy dzisiaj trochę po tym jeździć, ale zaraz zobaczycie dlaczego. A jeśli chcecie się dowiedzieć o moich filmach wcześniej niż wszyscy, to koniecznie zostawcie sobie suba na kanale. I zobaczcie, jakie to jest fajne przy okazji. A, wiedziałem, że coś tutaj będzie, zobaczcie. Jest tabliczka XP. Wiecie, te tabliczki XP? A, są, bo są, no przecież poziomy się zdobywa. Wiesz, kurde, no zdobywa się poziomy i koniec, nie? Tu można w ogóle wyskoczyć. Ale nie będę wyskakiwał, bo wiem, jak to się skończy. Te tabliczki są bardziej jako takie wyzwanie. O, znalazłem buga, zobaczcie. Jest prześwit przez mapkę. Widzicie tutaj, w tym miejscu? No, to jest jeszcze nie jest finalna wersja, ale podejrzewam, że tego jakoś szybko nie załatają. Ty, tutaj coś niebieskiego jest. Patrz, patrz. Co to? Myślałem, że to coś do znalezienia. To jest po prostu zwykłe oświetlenie. Ech, dobra, nieważne. Okej, czy zrobiliśmy sobie tą strefę pomiarową na trzy gwiazdki? Człowieku, lekko. Dobra, gdzie mamy jeszcze coś do zrobienia? Tutaj mamy trzy gwiazdki zdobyte już w klasie B. Także na spokojnie. Tu mamy klasą A do zrobienia. Słuchajcie, skok. Okej, tego skoku jeszcze nie robiłem. Także powinienem chyba stąd się rozpędzić, no nie? Zaznaczę sobie na wszelki wypadek tę miejscówkę. No i o, może wystartujemy sobie z tej pętli, przejedziemy tam, wiesz, dookoła. Ja tutaj w tym Tachyonie zwiększyłem trochę docisk aerodynamiczny, dlatego on nie jest taki super szybki, nie ma tam 400 km na godzinę, ale za to te wszystkie tutaj tory przejeżdża się nim superowo, naprawdę, mega fajnie. Chociaż kupia, że nie ma dźwięku silnika, nie? Tak chcielibyśmy posłuchać, jak on wchodzi na te obroty, jak tam, wiesz. No niestety, dobra, pyk i pyk. I teraz ostro w lewo. I hop! Gdzie my wylądujemy? Nie zaplanowałem tego! O kurde, ale poleciał. I słuchajcie, to nie jest jeszcze jakiś tam maksymalny samochód, nie? Ja podejrzewam, że będzie można wylądować gdzieś tam w ciul daleko. Okej. I mamy trzy gwiazdki. No, nie mogło być inaczej. A przy okazji, skoro już tu jesteśmy, to w powietrzu gdzieś tu lata balon. O, jest! A, czekaj, ja go strącałem chyba. Ale wygląda na to, że się chyba nie strącił. No dobra, a czekaj, mogę się stąd rozpędzić. Dziwne, nie? To chyba jeszcze z wami strącałem. Przecież go dotknąłem i on się tam rozwalił i w ogóle. Dobra, zawrócimy sobie i zróbmy to jeszcze raz. Kurde, nie da się tutaj ręcznym zarzucić. Dobra, i go. Nawet nie muszę chyba dużego rozpędu brać. Zobaczcie, jak to przyspiesza. Już z tych wszystkich górek. Ja myślę, że projektant tego samochodu parę lat temu stwierdził, okej. Rozwaliło się? Rozwaliło się, okej. Okay. Stwierdził, okej, za kilka lat będzie dodatek Hot Wheels w Forza Horizon 5, który jeszcze nie ma. Stworzę samochód, który będzie doskonale pasował do tego dodatku. I stworzył tego Tachyona. Tutaj ten samochód jest tyle ciekawy, że nie siedzi postać, wiesz, pasażer obok kierowcy, tylko pasażer siedzi za kierowcą, jak w jakimś myśliwcu. To jest, mówię wam, doskonały samochód do tego dodatku. Świetne auto, zobaczcie, jak wygląda środek. Mamy tylko jedno lusterko tutaj. A gdzie jest kierownica? Czekaj. O, jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy lusterko normalnie do tyłu. Nie musimy patrzeć gdzieś na boki. Z boku mamy lusterka, ale one są takie, wiesz... Nie wiem, jakie to są lusterka? Zwykłe lusterka chyba. O, czekaj, bo my jesteśmy teraz tutaj przyklejeni. Wszystko tutaj odkryło mi się tak jaram. O, tutaj teraz to. O, tutaj teraz to. Nie mogę się, wiesz... A tu możemy wyjechać? A, zamurowane. Szkoda.
Dobra, co my jeszcze mamy tutaj? Tutaj się znajdowały jakieś tabliczki. One niby są na tych torach. Tu w ogóle jakaś pętla przeze mnie nie przejechana. Tu w tych wąwozach pewnie można też pojechać. Ja chyba w czymś takim nawet jechałem przez jakiś czas. Nie wiem, bo tutaj są takie różne wyścigi wprowadzające. O, tutaj mamy skok i... O, dobra. Tutaj powinniśmy sobie to ładnie zrobić. I tak na marginesie, za mną tutaj jest ten skrót do Meksyku. Ale fajnie by było, jakby był taki, wiesz, zjazd, że tam pionowo w dół jedziesz przez jakiś czas i ta mapa się tak powiększa. No i w pewnym momencie mogłoby być jakieś tam doczytywanie mapy. Ale fajnie byśmy mieli jakąś taką interakcję, chociaż drobną, no nie? I tutaj teraz takie zdjęcie sztosowe. Mogłem zrobić tam nad tą przepaścią. Ale patrzcie, jak to wygląda. Moglibyśmy zrobić też tak zdjęcie ponad chmurami, żeby to wyglądało, jakbyśmy faktycznie jakoś lecieli tym samolotem. Patrz, dajmy jeszcze jaśniej trochę. Zobacz, nie? Ja pierniczę, i te chmury tam na dole, ekstra. Dobra, lądujemy. Jedyny taki minus tego samochodu, tego Tachyona, to to, że on trochę za bardzo w dół ściąga i jak jest taka większa hopka, no to niestety można wylądować na przedni zderzak i się rozwalić i dużo czasu stracić. A czasami na wyścigach to wiecie, no chcemy jak najlepiej, nie? Dobra, pyk, 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 patrz jak to leci. Kurde, jakby wystrzelił z jakiejś armaty, no nie? 600 metrów, tak o, pyk. 600 metrów w podstawce nie jest tak łatwo, wiesz, skoczyć na tej podstawowej mapie gdziekolwiek, no nie? Trzeba się już trochę bardziej postarać, trochę bardziej niż mniej. Ty, a da się wjechać na to tutaj z boku? Będziemy teraz wszystko sprawdzać po kolei, zobacz, gdzie pojadę, to coś sprawdzam. Chyba nie, nie ma tak fajnie. Może trzeba by było na to jakoś naskoczyć, co? A gdzie tu się zjeżdża? Ty, tu na dole można, ty, to można rozwalić, po tym można jechać normalnie? Wow, dali trochę swobody, no nie? Mimo, że tam... Kurde. Na zwiastunie nie było tego czuć, tej mapy, tego jaka ona jest, wiesz, duża i zróżnicowana. Ja tak myślałem, że ona taka będzie, ale że aż tak, nie? W powietrzu jakiś statek w ogóle kosmiczny. Okej, co my tu jeszcze mamy? Tu wyścigi już porobiłem, skoki porobiłem. Mogę sobie jeszcze te tabliczki podblokowywać. Aha, jeszcze tu mamy te skoki do zrobienia, okej. Tutaj dużo takich poukrywanych tabliczek jest. Myślę, że niektóre, wiecie, jak w podstawce, to trudno było je zdobyć. A tu jest coś zielonego na dole. O, możemy sobie... W sumie to byłem zaraz obok tego miejsca, no nieważne. Tu jest coś... Co to jest? Tu można sobie normalnie zjechać. Cyk, i pojechać gdzieś tutaj na offroady. Te trasy takie powyginane, ekstra. Tu gdzieś. Tu jest jakaś jaskinia albo coś? Ale ślisko, kurczę. Tutaj się przydadzą te opony śnieżne. No bardzo ślisko. Nie ma się co dziwić na śniegu, ale no... Nie wiem, czy podjadę tym samochodem w ogóle tutaj. Tak super ślisko. Ciekawe, czy te opony zimowe dadzą tutaj radę. Bo nie mam chyba w żadnym samochodzie zainstalowanych je. Dobra, wjeżdżamy do tego miejsca chyba takiego fioletowego. Co to tutaj jest? Jakieś takie wystające skały, coś? Patrz, nie mogę, kurde. Dobra, zmienię samochód z oponami jakimiś offroadowymi. No gdzie mnie pojawiło? No kurde, teraz muszę tam dojechać. Patrz, jak zmieniłem samochód, to nagle z tego miejsca gdzieś tutaj pojawiłem się tam na dole, znaczy na górze. Niefajne, niefajne. No dobra, ale wracajmy na tą miejscówkę i zobaczmy. Słuchaj, to na bank jest coś ukryte. Musi coś być. To jest zbyt ciekawa lokacja. Już trochę w te gry grałem. Tu jest coś oświetlone. Widać jakiś księżyc gdzieś tam, daleko. Tutaj jakieś... Co to w ogóle jest? Co to tutaj jest? Aha, ja myślałem, że to jakieś znaki obcych albo coś takiego. To takie oświetlenie zwykłe jest, nie? Dobra, przechodzimy z powrotem. I zobaczmy. Jakieś w ogóle skille nabijam. A to, że jesteśmy ponad tymi chmurami, to jest totalnie... O kurde, ja wypadnę zaraz. Być może normalnie sobie wyznaczyć jakieś, wiesz, trasy tutaj tą drogą, nie? Do góry, do góry, do góry, do góry. O, tu nie mam zimowek, mam tylko offroadowe opony, to nie są zimowe. No mówię wam, no nie wiem, czy mam w jakimkolwiek samochodzie zainstalowane te opony zimowe. O,
I tutaj możemy sobie z powrotem wjechać na te miejscówki. Może coś w późniejszych etapach gry mi się tutaj odblokuje. No muszę najpierw pozdobywać te wszystkie licencje, bo się odblokują, wiecie, nowe wyścigi i tak dalej. Tutaj mamy tabliczkę do zdobycia. Jest ich 25 XP. Czy z kasą jakieś są? To nie wiem. Jeszcze zobaczcie, wszystkich tych torów tutaj nie poprzejeżdżałem. Ja już mam dla was wyzwanie, żeby wjechać samochodem... O, zaraz wam pokażę gdzie. Żeby wjechać samochodem na to. Myślicie, że to możliwe jest? Albo żeby taki tor zbudować, żeby tam jeździć. Czekaj, ja spróbuję tam skoczyć, zobaczymy co się stanie. Robimy sobie odcinek eksploracja. Cofamy. Już tu prawie spadłem, jedno koło mi tam wisiało. Dobra, no to teraz jak tutaj skoczyć? Musimy tak jakoś mniej więcej trafić. Miejscówkę. O, 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 czekaj, bo tu chyba za daleko pojechałem. Bo wiesz, to nie jest jak w GTA, że będziemy mogli sobie samochodem w powietrzu sterować. Dobra, zobaczmy, czy muszę aparatem, wiesz, bo tak to nie mam jak się w dół spojrzeć. Nie, jeszcze jestem za daleko. W ogóle zobaczcie tam, na dole widać to miasto chyba, nie? Oświetlone, jaki to jest sztos. Dobra, czekaj, zaraz sobie to ogarniemy. I te chmury, kurde. To jest niemożliwe. Na czym to w ogóle się trzyma, nie? Jakieś, nie wiem. Wiecie co, powinienem chyba celować w ten taki tutaj wspornik. Gdzieś mniej więcej tutaj może. Żebym nie spadł gdzieś 2 km dalej. O kurde. Dobra, wycofamy sobie tu. I powinno być. Okej, okay, i hop! Przeleciałem przez to, o nie, nie da się na tym wylądować, ajajaj, to jest tylko taka teksturka bez modelu, nie da się na to wjechać, a szkoda, fajnie by było, nie? Kurde, jeszcze to wszystkiego nie odkryłem, już szukam jakichś gliczy, no. No tak jest, tak mają już doświadczeni gracze Forzy. W tym obszarze, zobaczcie na mapkę, jeszcze w ogóle nie byłem, a ja mam wrażenie, że już bardzo dużo tutaj przejechałem na tej mapce. To tu kompletnie mam nic nieodkryte, ale wydaje mi się, że aż tak dużo ciekawych rzeczy tutaj nie ma, nie? Nieźle. No dobra, wracam sobie do mojego Tachyon Speed i będziemy sobie kontynuować zdobywanie tych takich latających balonów. Zobaczymy, co za to dostanę, bo musimy chyba 20 sztuk łącznie wszystkiego odblokować, ale nie wszystko nam się pojawia od razu. Okej, no to zobaczmy, tutaj mamy coś ciekawego, musimy tu podjechać samochodem, żeby zobaczyć, gdzie to w ogóle jest i jak tam doskoczyć. O, widzę tutaj te drony, które to trzymają i tutaj jest hopka, na którą będzie trzeba jakoś tam wjechać zaraz, zobaczymy. A na to się skoczy chyba tutaj po prostu. No pewnie, bardzo proste, okej. O, mega proste, to było nawet za proste. Dobra, i tutaj mamy następnego balona. Jak widzicie, od razu można się teleportować tutaj na tej mapce, gdzie chcecie, jak chcecie. Nie trzeba gdzieś tam specjalnie dojeżdżać. Myślę, że to trochę dobrze, bo czasami ciężko jest nawigować na tej mapie. Na przykład chciałbym sobie dojechać, o, gdzieś tam daleko i kompletnie nie wiem, którą drogą. Muszę sobie dopiero wyznaczyć jakąś tam trasę. O, w ten sposób, nie? O, akurat teraz mam prosty dojazd w to miejsce, tak? Ale nie zawsze jest taki prosty, musisz gdzieś tam kluczyć tymi drogami i tak dalej. Dobra, chyba nie trzeba mieć dużej prędkości, żeby zdobyć to latające coś. Pyk, ekstra. Dobra, ile mamy jeszcze? Już 5 rozwaliłem łącznie. I za to też się dostaje te medale tak zwane. Musimy zdobyć konkretną ilość medali, żeby przejść do następnego poziomu, tak? Tu są w ogóle jakieś jeszcze progi tych medali, okej. Dobra. Tutaj te wszystkie rzeczy zrobiłem, te miśki, wyścigi wszystkie przejechałem, strefę driftową zostawiłem sobie na później, chociaż kurczę, chyba będę musiał ją zrobić teraz, prawdę mówiąc, tutaj jest coś nowego, tu jeszcze te tabliczki XP, wiecie co, ja chyba wszystko, a tu coś się ukryło, co to jest, speed trap, no to będzie ciekawe, bo to jest na tym szczycie, wiecie, jak to jest wszystko pokręcone. Nie wiem z której strony, może spróbujmy sobie z tej strony zajechać i... W którym miejscu będzie ten speedtrap? Bo chodzi o to, żeby zjechać na niego z górki, a nie pod górkę podjeżdżać. Czekaj, w drugą stronę. Pyk. I trochę się... Tutaj chyba jest najmniejszy podjazd. Spróbuję z tej strony nabić ten radar. Uwaga. Chyba z dobrej strony podjechałem, ziom. Patrz. No, chyba z bardzo dobrej.
Jest, mamy nowy rekord. Patrzcie, ile to się jedzie. Zresztą w ogóle te turbiny cię jakoś tak przyspieszają. I dwie gwiazdki dostałem tylko? Niemożliwe. Patrz na to, kurde. To jest niewiarygodne, jak się tu jeździ. O Boże, za każdym razem, jak jadę po takich torach. Mam takie, what? Ty, ale ja tam naprawdę szybko jechałem. To ile tu trzeba mieć kilometrów, żeby to zaliczyć? 362 km na godzinę. No to spróbujmy jeszcze raz. Z tej strony najlepiej. Okej, a teraz skorzystam z tych turbin. Oho, to się w ten sposób robi, okej. Tu trzeba troszeczkę olać prawa fizyki. I wtedy ci wyjdzie. 379. O kurczę, to jest tylko klasa A. I teraz to mam rekord, ja próbowałem tak, wiesz, jakoś przemyśleć to, nie? Gdzie tam, to trzeba używać tych wszystkich dopalaczy tutaj. Okej, zdobyłem 3 gwiazdki. No i teraz jestem na takim etapie, kiedy nie wiem, co za bardzo mam zrobić. Wszystko jest mniej więcej wykonane, zaliczone na 3 gwiazdki i tak dalej. Zobaczcie, nie widzę tutaj nic. I gra nam trochę w tym pomaga, bo zobaczcie, możemy sobie wejść tutaj i przypiąć konkretną aktywność, którą chcemy sobie zrobić. I ona chyba powinna mi się pojawić gdzieś na HUDzie, tak? Nie wiem, czy się nie wyznaczyła trasa do tego miejsca od razu. Tak, tutaj coś się wyznaczyło, ale co tu jest? Tu nic nie ma przecież. Patrzmy, o co chodzi. Czy tam się odkryje jakaś misja? O, coś jest, nie? Wydaje mi się. Co to jest? Drive B-Class, start the... Tu muszę klasę B mieć, tak? Hot Wheels Outpost in the middle of the Hot Wheels Park? Okej, dobra, coś tutaj muszę ogarnąć. To jest jakaś specjalna misja do zrobienia. Ja to jakoś totalnie olałem, a tu jeszcze coś w klasie B jest do ogarnięcia. Czekaj, teraz zobaczymy. Weźmy sobie jakąś klasę B. Już załapałem, o co chodzi. To jest takie wyzwanie typu poszukiwacz skarbów, jak czasami się robi w playliście festiwalowej. Wiecie, co tu trzeba ogarnąć? Trzeba jechać z tej miejscówki, macie takie ukryte jakby zadanie, którego nie ma na mapie, tylko macie wykonywać konkretne rzeczy, które tutaj są. Jak sobie przypinasz to zadanie tutaj, to ono ci się pojawia nagle do wykonania, no nie? I teraz na mapce nic nie miałem, a muszę zrobić tą konkretną rzecz. I muszę teraz, widzicie, teraz mi się zaznaczyły dwa tutaj ptaszki po lewej stronie, że mam dobry samochód i że jestem w dobrym miejscu, żeby zacząć. I teraz na miejsce tam na szczycie muszę dojechać w 3 minuty i 15 sekund. Myślę, że ten samochód nie będzie do tego najlepszy. Mi strasznie rzuca i będzie ciężko. Dobra, jedziemy. Nie wiem, czy się zaczął odliczać już czas, czy jeszcze nie. Ale chyba na razie mam wszystko ok. Teraz muszę dojechać na miejsce w wyznaczonym czasie. 3 minuty. Aha, odlicza się już, ok, dobra, czyli wszystko gra. 2 minuty, jest wszystko w porządku. Teraz zauważyłem, że się tam zaczęło odliczać, spoko. I widziałem, że w klasie A też mamy takie zadania jakby ukryte do wykonania. Nie są to konkretnie jakieś wyścigi, jakieś takie rzeczy, tylko musimy to... I to jest fajne, bo w sumie możemy to robić z nieograniczoną liczbą graczy. Możemy nawet na przykład stworzyć konwój 12 osób i sobie w konkretnym miejscu, w momencie wystartować, jechać sobie razem, nie? Do tego miejsca i tam postawić coś. Spoko to jest. Myślę, że wziąłem spoko furę do tego. Trzeba tutaj trochę pojeździć. No i będziemy stawiać chyba posterunek, słuchajcie. Jakiś. Teraz zobaczymy, o co chodzi. Leżam, że tutaj... ale to hamuje. O, to nie hamuje. Shit. Ledwo ten samochód wyrabia pod te górki. Ale to jest najlepszy w klasie B, jaki mam. Tutaj się naprawdę ostro podjeżdża pod te góry. Zobaczcie, jak to wygląda. I my musimy dojechać do tego jakby smoka. Ten smok zacznie tam na nas ryć i gdzieś tam mamy postawić posterunek. Przynajmniej tak zrozumiałem. Okej, tu skręcamy. Serio, lepiej tu używać GPS-a do przejechania tego, dojechania w konkretne miejsce. Zwłaszcza na początku. Później jak już sobie ogarniecie tą całą mapę, to myślę, że będziecie pamiętać to wszystko na pamięć. Te wszystkie zakręty, tory, jak gdzieś tam dojechać i tak dalej. Patrzcie, tutaj w ogóle przez pętlę przejeżdżam, przez środek pętli. Ale to jest genialne. I podczas, gdy będzie więcej graczy, to będziemy tutaj wszystkich ładnie widzieć. Okej, jesteśmy na miejscu i cyk, zaliczyło mi się. Dostałem 25 medali chyba, tak? Okej, co dalej? Czekaj, bo ja tu miałem postawić chyba jakiś posterunek. Jako ma... nie wiem, czy to ma być, czy o to chodzi. A nie, pomyliło mi się. Mieliśmy jechać z posterunku Hot Wheels do tego miejsca.
Dobra, nieważne. Dobra, teraz klasa A. I widzieliście, żadnych wyścigów nie mam na mapie. I tu też muszę chyba zrobić jakieś konkretne rzeczy. Stunt Pro. Earn at least one star at the 5 A-class per stunt unlocked at the pro rank. All 5... Aha, tutaj muszę jeszcze stunt driftowy zrobić. Surfing sideways, drift skills while driving... A, tutaj musimy the ore wziąć, żeby drift skillsy nabijać w ciągu 30 sekund. I tutaj mamy takie wyzwania, które się cały czas jakby nabijają. O, i tutaj mamy Forest Falls, Giant Canyons, all the way to the ice cold drone in under 4 minutes. Musimy wziąć samochód z klasy A. Weźmy sobie oczywiście, wiecie, jakiego gnoja weźmiemy do tego zadania. Pyk. To zadanie jest nieco bardziej skomplikowane, bo musimy tak, zacząć z tego miejsca, tutaj na wprost będziemy jechać, to się nam w końcu to zaliczy i musimy enter the Giant's Canyon, where Hot Wheels track waves among dusty rocks, czyli będziemy musieli pewnie zaliczyć wszystkie te krainy i podejrzewam, że po prostu musimy pojechać sobie gdzieś tutaj cały czas prosto, tutaj gdzieś sobie w pewnym momencie zakręcić. Jak widzicie, bardzo proste to jest. Będziemy musieli gdzieś tutaj sobie przejechać, albo może gdzieś skręcić przy festiwalu Horizon, kurde, nie wiem ty. Na pewno tu gdzieś prosto, może potem tu, o, potem tu chyba. A na końcu będziemy musieli pojechać gdzieś w to miejsce i musimy to zrobić poniżej 3 minut. Tylko nie wiem dokładnie w które miejsce, wiesz, to nie jest zaznaczone w żaden sposób na mapie. No okej, spróbujmy, więc tak, zjeżdżamy sobie tutaj w dół. Pyk. I zobaczcie, teraz nam się zaliczyło jedno, jedziemy sobie pod górę aż do festiwalu Horizon. Ojej, takie prędkości. A to dopiero było 350 km na godzinę, nie? Pyk, pyk, pyk. I dojeżdżamy sobie do posterunku Hot Wheels, tutaj na szczycie, hamujemy, hamowaliśmy, super. I teraz jedziemy sobie do Grand Canyons, tu musimy sobie też przyspieszyć, bum, bum, bum. Piernicze, to jest coś niesamowitego. Okej, zaliczy nam się to, zobacz. Zaliczyło się praktycznie od razu. W sumie w tym momencie moglibyśmy się zawrócić i jechać do tej krainy mrozu, nie? Wydaje mi się, że nie ma sensu jechać tutaj po tych pętlach, bo wszystkie miejsca są połączone przez Festival Horizon. Ale zobaczę, czy na czuja dam radę to ogarnąć. Pojadę sobie tu. O kurde, gdzie ja jestem? Co ja się wrąbałem? Teraz tutaj. Mamy jeszcze 2 minuty, nie? Ice, coś tam, lava, tak? Snow, ice and lava, okej. I po prostu musimy sobie te trzy krainy jakby zaliczyć, zwiedzić je tym konkretnie samochodem. Konkretnie samochodem w klasie A. Teraz chyba jestem na dobrej drodze do tamtej kolejnej krainy. Tak, jest lodowa kraina. Chyba mniej więcej ogarniam, o co tu chodzi. I teraz wjeżdżamy do krainy śniegu, lodu i lawy. Dziwne połączenie tak swoją drogą, nie? I uwaga, zaliczy nam się to, czy jeszcze nie? Jeszcze musimy chyba tak się bardziej zbliżyć, co? Cyk. I jeszcze się nie zaliczyło, okej. Musimy gdzieś tak w głąb tego terenu bardziej wjechać, co? Jestem, kurde, ratujcie mnie. Tu sobie zrobimy hopę. I hopa. Ty, nie... Prawie przez to przeleciałem. Będziecie musieli naprawdę uważać, żeby nie przelecieć, nie wylecieć gdzieś tam za daleko. Kurde, jeszcze mi się nie zaliczyło. Nie wiem, czy dobrze jadę, bo nie wiem, gdzie mam jechać, mniej więcej tu, nie? Yes! Zaliczyło mi się. Okej, i kolejne zadanie nam się już tutaj przypięło. Musimy zdobyć jedną gwiazdkę we wszystkich chyba PR stunts, czyli dla mnie to oznacza podpięcie kierownicy, a następny odcinek właśnie zrobimy sobie jeżdżąc na kierownicy. No, na padzie gra się fantastycznie na tej mapie. Na kierownicy, oj, może być wielki problem z tą jazdą tutaj. Na padzie jest genialnie, kurde, jak lubicie szaleć, to jest dodatek dla was. Jak lubicie szaleć na padzie, człowieku, idealne to jest na pada.
Będzie trzeba konkretne chyba dobre jakieś tuningi robić, nie? Do tej mapki, takie wiesz, naprawdę fest, by się super dobrze jeździło. Chociaż tego Tachyona naprawdę zrobiłem tak, świetne auto, świetne auto. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 Hot Wheels. Zostawcie suba oraz lajka pod tym filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hejas!